Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Spyro the Dragon Prototyp. Ja jestem pomidorowy.pl, a przed wami prototyp Spyro the Dragon lub Spyro 1. Zanim jednak zaczniemy i zabierzemy się za rozgrywkę, to dlaczego w ogóle ten film pojawia się w niedzielę, gdzie zwykle w niedzielę były streamy tylko i wyłącznie i w piątki? Otóż dlatego, że stwierdziłem, że ponieważ już mamy jedną serię ze Spyro 3 z Reignited Trilogy, to stwierdziłem, że nie byłby to głupi pomysł, gdybyśmy jednak zrobili jeszcze jedną dodatkową serię, dodatkowy let's play, żeby troszeczkę mój plan odciążyć od następnych let's play, które planuję w niedalekiej przyszłości. Więc myślę, że nie byłby to głupi pomysł, gdybyśmy właśnie zabrali się za jeden z prototypów, jeżeli chodzi o Spyro. I będzie to prototyp Spyro 1 z czerwca 1998 roku. Dokładnie to chyba z tego czerwca, z tego co dobrze pamiętam. I tak jak to było i wyglądało w przypadku Crasha Team Racing, prototypu, który ogrywałem z miesiąc temu, będziemy robili na takiej samej zasadzie, tak jak sobie zażyczyliście, czyli w głosowaniu chcieliście, żeby prototypy, bety, alfy i tak dalej były odcinkowo i jak najbardziej dotrzymam słowa. Jednakże z malutką zmianą. Jeżeli będziemy ogrywali następną wersję prototypu z następnego miesiąca, z tego samego roku, to druga wersja już prototypu alfy, bety czy inne tego typu rzeczy będzie robiona na live'ach. Dlatego, że nie chcę robić serii odcinkowej z jednej gry, tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ, nie wiem, zmieniła się lokalizacja klejnotu czy czegoś tam. Chcę wam pokazać najpierw pierwotną wersję prototypową, zanim wyszła finalna, a pozostałe wersje przed finalną wersją już będą ogrywane na live'ach. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy, a teraz przechodźmy do głównej części programu. Dobra, ja już się tutaj zmniejszyłem się jak ta lala. Będę musiał sobie zaraz piczko nalać, żeby nie było, że jest bardzo miło. Żeby nie było, że jest bardzo miło, yo. Dobra, mamy tutaj już loading. O, i mamy. Jest i nasza gra. Jest i nasza gra, moi drodzy państwo. Szanowni państwo. Dobra, mam sobie nalane piczko. A muszę sobie co jakiś czas popijać, bo dzisiaj z rana miałem jakieś dziwne problemy z gardłem. Dobra, mamy tutaj właśnie naszego Spyro, tytułowego smoka. Włączmy sobie tryb analogowy i dobra, podejdźmy do smoka. Thank you for releasing me. Free the dragons in the artisan world, then seek out the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Norg? That's all I can tell you. Okej, czyli na razie ta cutscenka była najzwyklejsza, nic tutaj szczególnego się nie zmieniło. I okej, możemy sobie zapisać gierkę lub zreplayować dialog smoka. Dobra, to jest coś, co oczywiście jak najbardziej pamiętamy z finalnej wersji. Jak widzicie, już na samym starcie, wchodząc do tej gry, nie mieliśmy żadnego title screena, nie mieliśmy żadnej, kurde, muzyczki, żadnego new game, load game, ani nic. Po prostu włączyliśmy emulator i już zaczynamy przygodę. No, tak większość gier powinna się zaczynać. Nie no, oczywiście żartuję, to są oczywiście śmiechy, chichy. Z tego, co mniej więcej wyczytałem, jeżeli chodzi o ten prototyp, to jedyne, czym on się różni, to tym, że właśnie nie ma title screena i że niektóre smoki nie mają swoich linii dialogowych, że tak jak na przykład mieliśmy przed chwilą Nestora, który tutaj do nas sobie ładnie przemawiał z trochę innym aktorem głosowym, bo ten aktor głosowy z prototypowej wersji, z tej, którą teraz ogrywamy, różni się od finalnej wersji Nestora. Aczkolwiek, no zobaczymy, jak to wszystko będzie ze sobą się jadło, jak to będzie wszystko wyglądać. Jestem po prostu tego ciekaw. O, tak to inaczej powiem. Jestem tego po prostu bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie się ze sobą jadło. Myślę, że to nie będzie zbyt długa seria, bo podejrzewam, że nie wszystkie światy są w tym prototypie, a nawet jeżeli są, to pewnie większość poziomów jest okrojona. Tak więc, no, nie spodziewam się tutaj żadnych rewelacji. W końcu to jest prototyp, więc to nie jest pełen produkt. To, co teraz ogrywamy, to prawdopodobnie jest jakieś
żeby was nie skłamać, 70% gry? Może z 80? Może 69, kto wie? Ale powiem wam szczerze, dziwnie się czuję z tą muzyką, która tutaj nam teraz towarzyszy. W sensie, jakoś grając niejednokrotnie w finalną wersję Spyro 1, to odczuwa się takie, wiecie, wrażenie, że jednak ta muzyka z Artisans, ze świata tego, który teraz zwiedzamy, ta w finalnej wersji jakby jest o wiele lepsza niż... W sensie nie mówię, że ta jest gorsza, ale wiadomo, o co chodzi. Sentyment. Sentyment, jeszcze raz sentyment. Jak to ja lubię mówić. Dobra, zobaczmy, co tutaj teraz mamy. Mamy poziom Town Square, czyli tutaj się niewiele zmieniło. Praktycznie mogę powiedzieć śmiało, że nic się nie zmieniło. 69 tych klejnotów. O, i tutaj mamy taką malutką różnicę, jak widzicie. Mianowicie to, że w finalnej wersji czegoś takiego nie było, że Spyro tak opadał w taki fajny sposób. Trochę to inaczej zupełnie wyglądało. Poczekajcie chwilę. Nie mam wyciszonego telefonu, bo ja muszę niestety tutaj telefonu pilnować, dlatego że siostra ma wrócić do domu i muszę jakby kontrolować mniej więcej to, co tutaj się będzie działo. A wolę wiedzieć, żeby później nie było przypału, że ktoś do mnie dzwonił, a ja wyciszony telefon miałem, wiecie, o co chodzi. Tak więc no, tak to się właśnie prezentuje, moi drodzy. Ja to nagrywam 28 maja o godzinie prawie 13, bo 12:41 jest. I za oknem, kurde, piękna wiosenna pogoda, piękny deszcz spływa po moich oknach. A ja z jakiegoś powodu mam problemy z gardłem, bo po prostu jak przełykam ślinę, to coś mnie gardło boli. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem, czy to może dlatego, że ostatnimi czasy sporo na zapas nagrywam, przez co moje gardło dostaje po dupie. Więc pozwólcie, że co jakiś czas będę po prostu się delektował tutaj najtańszą Coca-Colą, ponieważ trochę przeszedłem na dietę. Przez co zamiast kupować zwykłej Pepsi, Coca-Coli za ileś tam 5-6 zł, kupuję taką za 2,50 lub 2 zł i starczy mi praktycznie taka biedniejsza. Ale trzeba się wziąć za siebie, w końcu lato wszędzie. Press the jump button twice to glide and don't be afraid. Of what? Falling from high mountain peaks, plummeting into prehistoric glaciers, crashing through... Oh, that. Ale on miał inaczej na imię, z tego co pamiętam, on nie miał Sylvus na imię. On inaczej zupełnie miał na imię. No ale dobra. Jak będę pamiętał, to tutaj oczywiście wam wkleję jego imię z finalnej wersji i teraz lecimy dalej z Coxem. Zobaczymy, co tutaj jeszcze, czego żeśmy zapomnieli, kogo zapomnieliśmy zdzielić. Ja chyba nawet wiem, co żeśmy zapomnieli. Ała, to nie, na pewno nie to. Tutaj przejść. O, kolejna taka zmiana. Jak pamiętacie z finalnej wersji, statuetka z Spyro była koloru srebrnego. Tutaj mamy z kolei kolor złoty. Czyli kolor utożsamiający się z główką Spyro, kiedy zbieramy kolejne życia. Co oczywiście jest jak najbardziej spoko. Bo ten złoty kolor nawet chyba lepiej wygląda niż ten srebrny, który mamy w finalnej wersji. Moim skromnym oczywiście zdaniem. Po raz kolejny. I mamy wszystkie klejnoty zdobyte. I co odróżnia wersję finalną od prototypu, to to, że kiedy zdobędziemy wszystkie klejnoty z prototypu, to nie mamy tego totalu, czyli nie mamy 100 na 100, tylko po prostu mamy 100 i sam się domyśl, czy zabrałeś wszystko. Sami widzicie, nie? No tutaj nawet menu, jak widzicie, jest trochę pobagowane, dlatego że, no wiadomo, to jest prototyp, więc nie możemy oczekiwać od prototypu nie wiadomo czego, tak? Taka jest prawda chyba, czyż nie? Delbin. O. Where's Nasty? I'll torch him. Get after some sheep first. Those little creatures release butterflies, which Sparks the dragonfly eats. Sparks protects you. No, to zupełnie była zupełnie inna chyba linia dialogowa, bo jej sobie nie przypominam z finalnej wersji, tak więc mieliście tutaj ekstra dialog, moi drodzy. Dobra, jeszcze jeden smok. I ja chyba już wiem, gdzie ten smok jest. Ten smok jest, moi kochani, tutaj. To będzie ten, który nam będzie tłumaczył, co oznacza ta symboliczna głowa. Argus. Cool flash. Do that again. The artisan's boss is through the portal behind me, but you are not yet ready, Spyro. Conquer one of the artisan's lands first. Okej. Okay. No to mamy wszystkich.
I pewnie się zastanawiacie, czemu nie tłumaczę fabuły tej gry. Otóż dlatego, że fabułę Spyro 1 raczej chyba wszyscy znamy. Plus jest to prototyp, więc teoretycznie jakbyśmy mieli teraz udawać debili, to możemy równie dobrze powiedzieć, że hej, ale ta gra nie ma fabuły, bo to nieskończony produkt jest. W końcu zaczynamy w samej grze, więc sam się domyślę, jaka jest fabuła. Nie, ale tak szczerze, tłumacząc już to, co było niejednokrotnie oklepane na moim kanale, czy ogólnie na wszystkich kanałach, które nagrywały Spyro 1, czy to z Reignited, czy klasycznego Spyro 1, to powiem wprost. Fabuła jest bardzo prosta. W świecie smoków była harmonia do pewnego czasu, ponieważ smoki zaczęły nabijać się z pewnego gnorka, gnastiego gnorka, mówiąc, że jest on po prostu słaby i tak dalej. No tam jak docinali mu, jakieś takie szpileczki mu wbijali. On się zdenerwował, rzucił jakby klątwę na te wszystkie smoki, dokładnie to czarami rzucił w nich wszystkich, no i oni się zmienili w posok i zadaniem młodego Spyro jest odzyskanie wszystkich klejnotów oraz uratowanie wszystkich 80 smoków. Tyle. I skopanie przy okazji dupy pozostałym przeciwnikom, bo to nie są bossowie, to są przeciwnicy, bo są tak żałośnie łatwi. A teraz pierwsza ze zmian, w sumie to kolejna ze zmian, jak chcemy być bardziej precyzyjni. A mianowicie to. Jak widzicie, jak staniemy na każdą z platform, one się zapalają. W wersji finalnej tego nie było. Tylko zapalały się dopiero wszystkie w momencie, kiedy skoczyłeś na wszystkie. I to też w byle jakiej kolejności. No i mamy odblokowany poziom pod nazwą Flying, czyli latanie. Tak, tutaj nie było jeszcze dawanej nazwy poziomu, tak więc tutaj inaczej to trochę się reprezentuje i myślę, że możemy na samym starcie zacząć od tego poziomu, tak na rozgrzewkę, żeby wiecie, się tak wczuć z powrotem w klimat Spyro 1. No, i muzyka, która nam tutaj towarzyszy, to jest muzyka z głównego menu, które później oczywiście zadebiutuje. Poziomy lotnicze różnią się tym, że poza muzyką oczywiście, to różnią się tym, że każda jakby przeszkoda, każdy przeciwnik lub każdy tutaj item, który będziemy musieli niszczyć, będzie dawał nam plus 3 sekundy. Gdzie w finalnej wersji troszeczkę inaczej to zrobili. Mianowicie, że każda inna przeszkoda dawała ci inny czas, nie? Że na przykład jak przeleciałeś przykładowo właśnie przez taką bramkę, no to dawało ci to tylko 2 sekundy w finalnej wersji. Tutaj praktycznie wszystko daje ci plus 3 sekundy, tak więc można by powiedzieć, że to jest jedna z prostszych wersji Spyro 1. Chyba prostsze już nie da się wymyśleć. Tak na dobrą sprawę. Aha, i ten dźwięk nam cały czas towarzyszy, mimo że czas nie poleciał nam jakoś super z daleko w dół, tak więc no, śmieszna sprawa dosyć, nie powiem, że nie. Nie będę musiał tutaj siedzieć tak blisko mikrofonu, bo ja zauważyłem, że mam tendencję do odchylania głowy i później kończy się to właśnie w taki dosyć śmieszny sposób, że mikrofon mi jakoś dziwnie miksuje audio, jak na przykład odszumiam, przez co brzmię jakbym był pod wodą, a ja wolę nie brzmieć jakbym był pod wodą, tylko wolę brzmieć jakbym, kurde, miał korzystać z jakiegoś w miarę fajnego, profesjonalnego mikrofonu. Bo sami zresztą słyszycie po materiałach, które obecnie są na kanale od dłuższego czasu, że ja tak dosyć mocno zacząłem bawić się w audio, wiecie, to odszumianie, podbasowywanie głosu i tak dalej. I wydaje mi się, że daje to fajny efekt niż taki domyślny efekt mikrofonu. Dobra, nie wszystkie tutaj samolociki oczywiście pocisnąłem. Tak więc teraz możemy się zreflektować i oczywiście to tak uczynić, chociaż wolałbym najpierw chyba do wody wpaść. I jeszcze raz od zera to zacząć, tak raz a porządnie, niż raz a na odpierdziel się. Dobra, o to właśnie chodziło. I teraz tak, zium. I lecimy z samolocikami, pyk. I teraz każdy samolocik trzeba będzie zdmuchnąć. 29. Wiecie co? Ja pozwólcie, że co jakiś czas będę po prostu pauzował, bo nie chcę mieć sytuacji, że znowu mi się emulator skraszuje i będę musiał wszystko od zera robić, bo to wiecie, jest trochę czasochłonne, a jednak wolę powiedzmy troszeczkę pójść sobie na taką, można by powiedzieć, przysłowiową łatwiznę. I po prostu sobie wczytać tym F3, żeby nie robić tego samego od początku, bo uwierzcie mi, ja mam tendencję taką, że ja się potrafię rozgadać, potrafię ten, nie zauważę czegoś, że się emulator skraszuje, no i masz babo placek dosłownie, tak zwany, masz ci babo placek i wszystko potem kurde się psuje.
albo jak to się kiedyś mówiło grając w chyba Metina albo w Lola, sksuje ci się coś. Ale mówię, kurczę pieczone, mimo że to jest prototypowa wersja, to czuję się cały czas jakbym grał finalną wersję. Niby są tutaj zmiany, ale to są takie delikatne zmiany, że tak trochę większa ilość zmian pojawiało się w tym Crashu niż w Spyro, tak w moim odczuciu. I to nie jest tak, że o, ja tutaj będę Crasha bronił za wszelką cenę, dlatego jestem uber fanem, a Spyro mniej niby lubię, co jest też gównoprawdą, bo Spyro lubię na takim samym poziomie jak Crasha, tylko że w Spyro mniej grałem niż w Crasha. Tak więc nie wiem, co tu mogę jeszcze powiedzieć. Myślę, że na spokojnie mogę teraz zrobić pauzę, w sensie cięcie. I zobaczymy się za niedługo w takim razie, bo ja chciałbym tutaj na spokojnie przejść ten challenge, a wy to już będziecie widzieli za trzecim razem, a powiem szczerze, że nie chcę was zanudzać jednym widokiem, bo to trochę jest nudne w oglądaniu. Więc umówmy się, że ja na spokojnie teraz sobie pokonam tych przeciwników, zrobię co trzeba tutaj i widzimy się za niedługo. No dobra, jestem z wami z powrotem. Więc tak jak już mówiłem na początku, myślę, że jeżeli będę ogrywał następną wersję prototypu Spyro 1, to myślę, że już możemy to zrobić na live'ie, chyba że naprawdę będziecie chcieli, żebym zrobił znowu wersję odcinkową. Tylko że z tego, co ja czytałem, to następna wersja prototypowa różni się tam małymi zmianami, ale jeżeli będziecie bardzo chcieli, to oczywiście mogę zrobić i wersję odcinkową. Dla mnie to nie jest żaden problem, przez chwilę myślałem, że się coś zbugowało. Okej, jestem z powrotem, wszystko jest w porządku. Zadzwonił do mnie Zakolnikow TV, który was pozdrawia i otwiera wam drzwi, chociaż no w moim przypadku to w sumie dobra, niech otwiera te drzwi. Co mi szkodzi w sumie. Co jest, piesku? Co się dzieje, piesku? Mój piesek, kurde, taki męczy buła trochę się zrobił. Była brzydka pogoda, wróciliśmy do domu, bo kurde padało, on nie lubi deszczu. Taki off-topic trochę, ponieważ mogę sobie na to pozwolić, bo to niepełny produkt jest. Tak więc na prototypach mogę sobie nawet poruszać, co ciekawego na śniadanie jadłem. Jeżeli kogoś to interesuje. Nie no, żartuję oczywiście. Chcę trochę też tak tą serię z takim humorkiem prowadzić, bo ja niejednokrotnie wiele serii z humorkiem prowadzę. O, to teraz leci muzyka z innego chyba poziomu lotniczego. Tak? To chyba był poziom lotniczy, tak mi się wydaje przynajmniej. A, i tutaj mamy kolejną różnicę, mianowicie to, że niektóre smoki nie mają swoich linii dialogowych. Co za tym idzie, kiedy wejdziemy na ich platformę, to po prostu pojawia się coś takiego. No, i lecimy z koksem. Dobra, jestem z powrotem. Więc na czym to ja skończyłem? Bo trzeba było otworzyć drzwi. Skończyłem na tym, że niektóre smoki po prostu nie mają swoich tych dialogów. Tylko taką właśnie śmieszną listę, którą zobaczyliście. W sensie śmieszny tekścik. Co tam nam mniej więcej smoki tłumaczą. Wy mniej więcej chyba ogarniacie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Więc myślę, że tutaj nie ma co chyba dogłębnie tłumaczyć, co oni tutaj by mówili. No, tutaj macie na przykład, że press X to oczywiście jump. I możemy oczywiście glidować również, co mogliście zauważyć. Tak więc myślę, że to takie naprawdę bardzo podstawy. Czy będę robił w ogóle w tej serii 100%? To pewnie jest takie najważniejsze pytanie, które was nurtuje. Myślę, że tak, aczkolwiek zobaczymy. Ile da się zrobić, to zrobimy na 100%. Pamiętajmy, że to jest prototyp, więc nie wszystko tutaj będziemy mogli zrobić na 100%. Chyba że Spyro trochę inaczej działa niż Crashe. O, rzeczywiście standardowo ja nie potrafię bić się z tymi bykami. O, i mamy też taki śmieszny portal, gdzie w tym portalu sobie klejnot ten, jak widzicie, sobie tak unosi się. To jest dosyć charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o prototypy.
A tym bardziej prototyp Spyro, bo w prototypach Spyro chyba jedynki tak jest. Chyba, że w Spyro 2 i 3 też tak jest. To wtedy zwracam honor. Tak, i tutaj nam tłumaczy odnośnie tego, że... No, tak więc... Możemy kontynuować dalej. O, i tutaj u góry mamy tego. Klejnocik niebieski, o proszę. A jak go tutaj zebrać? Zaraz to uczynimy. A tam mamy oczywiście złodziejaszka. My się nim na razie nie interesujemy. A dobra, to tak możemy zrobić. Fajnie w sumie. Fajnie nawet ogarnięte. Dobra, a teraz trzeba skopać mu dupsko. On jeszcze oczywiście nie ma tych swoich sound efektów, tak więc... Na razie mamy niemego złodziejaszka. Ale to słuchajcie, to tylko kwestia czasu, zanim się odezwie. Jak mu się jądra spali, to zaraz będzie, kurde, wrzeszczał. Więc nie udawaj niemego, bo my wszyscy znamy ciebie doskonale. Aż za doskonale, bym mógł rzec. Tak więc, zium do przodu. Okej, spoko. To się dowiedzieliśmy, kurcze pieczone. Okej. Brakuje nam jeszcze 10 klejnotów. Tylko dobra. Mamy tutaj jeden, który jest razy 5. A gdzie jest drugi? To jest doskonałe pytanie. Czy coś żeśmy zapomnieli? Ho, ho, ho. To jest dobre pytanie. W sumie Sparks by się tutaj z tego, ze Spyro Trójki przydał, który mógł lokalizować ci klejnociki. Tak to by było o wiele łatwiej, nie żeby coś. Nie chcę się tutaj oczywiście czepiać ani nic. Ale tak tylko chciałem zwrócić uwagę, że byłoby troszeczkę łatwiej. Wiecie co? Odnoszę wrażenie, że coś zostawiłem w trakcie pogoni za złodziejaszkiem. A i tutaj wychodzi teraz moja hipokryzja, bo jeszcze niedawno, parę minut temu mówiłem, że przecież to jest prototyp, więc podejrzewam, że nie będzie można wszystkich poziomów robić na 100%, ale z jakiegoś powodu intuicja mi podpowiada, że ten poziom możemy zrobić normalnie na 100% i chcę zobaczyć, czy to aby na pewno jest prawda, czy moja intuicja mnie nie zawiodła tym razem. Miejmy nadzieję, że nie, ale... Czas pokaże, więc dobra, idziemy tutaj, nic nie widzimy. A co nam szkodzi, wiecie, w razie co sobie zrobić krótki exploring? No raczej nic nam nie zaszkodzi. To raczej wątpię, żebyśmy coś tutaj zostawili, tak szczerze. Tak więc moja intuicja... A nie, jest. A, widzicie? A kurde. A ty. O, jeszcze złodziejaszek przecież jest. Zapomniałem, że go nie capnęliśmy. No to mamy co tu jeszcze do robienia. A widzicie, moja intuicja mnie nie zawiodła. Kurcze pieczone. To mi się podoba. Okej. Animacja jest ta sama co w finalnej wersji, więc tutaj nie mam do czego się przyczepić. Mamy pierwsze jajeczko z 10, czy tam nie wiem ilu. Nie pamiętam ile w Spyro 1 trzeba było zebrać. I lecimy tutaj i myślę, że możemy sobie poziom normalnie sobie skończyć. Tak więc zium. Poziom zrobiony na 100%. Oh yeah.